Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym naszym webinarze o Pythonie. Ja nazywam się Krzysztof Krzyziński, jestem wykładowcą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jestem głównym twórcą aplikacji PixBlox do nauki programowania. I w tej aplikacji dzisiaj spróbujemy. O, właśnie, dmucham. Tak. Mam turbo mikrofon, ale jakoś mega za dobrze zbiera dźwięki. Teraz lepiej słychać? Nie słychać dmuchania? Świetnie, super. Dzięki za uwagę. Dobrze, także dzisiaj, tak jak jest w tytule, troszeczkę dowiemy się o typach danych w Pythonie. Patrzymy sobie na tego Pythona. Ostatnio właśnie powiedzcie mi, czy byliście na ostatnim webinarze, tym wtorkowym, bo tam rozpoczynaliśmy Pythona. Pytanie, czy byliście na tym wtorkowym webinarze? Widzę dużo tak. Kto nie był? Ręka do góry. Bo nie wiem, czy założyć, czy tam te rzeczy się dowiedzieliście, czy się nie dowiedzieliście. Jakie kody mamy skopiować? Jeszcze nie ma kodów. Dobra, słuchajcie, no to zacznijmy dzisiaj od tego mniej więcej, na czym skończyliśmy we wtorek, czyli co tam robiliśmy. Troszkę zrobiliśmy sobie pętli, troszkę żeśmy zrobili sobie instrukcji warunkowych. Dzisiaj robimy typy danych. No dobra, słuchajcie. Ja sobie tutaj wezmę sekcję moja twórczość i na początku, tak jak zwykle, zaczynamy sobie od takich rzeczy na konsoli, czy tutaj będzie input, output, potem będziemy robić jakieś rysowanki, a na końcu może zrobimy sobie jakąś gierkę. Także taki mamy dzisiaj chyba plan. Dla przypomnienia, jeżeli chcecie się pouczyć Pythona, to tutaj macie kursy od 14 do 19, w którym możecie zobaczyć po pierwsze, jakie są podstawowe instrukcje w Pythonie, po drugie, jak można sobie robić jakieś rysowanki w Pythonie. Możecie sobie to odpalać, jakieś przykładowe kody i coś tam generować. Potem jest kurs robienia dźwięków, to wam ostatnio pokazywałem, jak można piszczeć za pomocą Pythona, a potem są kursy tworzenia gier. No i na końcu możecie sobie zobaczyć, w jaki sposób robić krok po kroku. O, tutaj jest coraz więcej kodu i na końcu powstaje jakaś. Jakaś ciekawa gierka, tak? Za pomocą takiej ilości kodu można napisać taką ciekawą gierkę. No ale dobra, no to pójdźmy sobie do tej sekcji moja twórczość, w której tu w jakimś wolnym slocie, ja widzę, że siódmy slot mam wolny, sobie coś porobimy. No dobrze, słuchajcie. To zacznijmy od tego, że poznajmy, czym jest typ danych, no bo dzisiaj robimy typy danych. I teraz tak, mamy sobie jakąś zmienną a równą 1. Wypiszmy sobie zmienną a. A jest równe 1, no i wypiszemy po prostu na wyniku a. To jest dosyć proste. Dobra, teraz zróbmy operację, że a równa się a dodać 2. Ile teraz będzie równe a? Zagadka dla was. A równa się a plus 2. No, 3. Dokładnie, no bo a jest najpierw 1, a potem a jest równe a plus 2. To jest takie dosyć pokrętne równanie, bo przecież nigdy nie jest tak, że a równa się a plus 2. No, to jest raczej znaczek
przyrównaj, tak? Nie ma na klawiaturze znaczka przyrównaj. W niektórych językach programowania tak, no to bardziej pokazuje chyba nasz cel, czyli przyrównaj. Kiedyś się pisało też tak, pamiętam, ale po prostu pisze się w ten sposób. To jest przyrównaj. Przyrównaj A, czyli A jest równe 1, wypisz A. A zwiększ o 2, wypisz A. No i tutaj jest 3. Możemy jeszcze zrobić coś w ten sposób. Tak się przeważnie pisze, że to jest też napis zwiększ o na przykład 3. Ile teraz w szóstej linijce, ile będzie równe A? Ja wam tylko to trochę powiększę. Tak, w szóstej linijce ile jest równe A? Sześć. Tak, no bo najpierw A jest równe 1, potem zwiększamy je o 2, a potem zwiększamy je o 6. Dobra. No to puszczę wam krok po kroczku. Dokładnie. A teraz sobie zróbmy trudniejszego. Ile teraz będzie równe A? W ósmej linijce. Dwanaście, świetnie. 12, bo A zwiększ o A. A jest teraz równe 6, w szóstej linijce A jest równe 6. A zwiększ o A, czyli 12. No. Ciekawe, nie? No dobra, możemy jeszcze zrobić powiedzmy. Ile teraz będzie równe A? W dziesiątej linijce. Dwanaście razy 12, 144, tak mi się wydaje, nie? 144. No dobrze, słuchajcie. To teraz, jak już rozumiemy zmienną, stworzyliśmy pewną zmienną i tą zmienną zmieniamy. Zmienne w ogóle to jest podstawowa rzecz w programowaniu. Nie da się w ogóle programowania zrobić bez zmiennych. I może spróbujmy teraz zrobić sobie, wypisać kolejne potęgi dwójki. Czyli robimy sobie A równe 1. A. Potem robię. No dobra. To zrobię. Robię A razy 2. Wypisuję A. Znowu A razy 2. Wypisuję A i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie. Najpierw tak, A jest równe 2, wypisuję A. A jest równe 2 razy 2, czyli 4. I tu macie podgląd zmiennej A, to jest 4. Potem A pomnóż przez 2, czyli jest 8, 16, 32, 64 i tak dalej. Jak to zrobić fajniej? Na przykład wypisać kolejnych 20 potęg dwójki, tak? Czyli 2, potem 2 do drugiej, 2 do trzeciej, 2 do czwartej, 2 do czwartej, 2 do piątej, 2 do szóstej i tak dalej. Co byśmy musieli użyć, żeby ogarnąć mnożenia, no mnożenia, tak, ale żeby to było ładniej i krótszy kod. Dobra. Po prostu zrobić tutaj for in range. 10, czyli 10-krotnie, a równa się a pomnóż przez 2 i wypisz a. (4, 8, 16, 32). Czyli to jest program, który liczy kolejne potęgi dwójki. Dobra, co w tym programie musielibyśmy zmienić? Bo tutaj nie wypisało nam dwójki. Co w tym programie zmienić, żeby wypisało nam dwójkę? Jako kolejną potęgę dwójki, tak? No bo najpierw print. Dobrze, czyli przed tą linijką.
Przed tą linijką można sobie zrobić printa. No dobra. Słuchajcie, super to wygląda. Czyli mamy kolejne liczby, które kolejne potęgi dwójki. To teraz jak zrobić, żeby to były kolejne potęgi trójki? Co zmienić? No, pomyślcie. Kolejne potęgi trójki. Tak, zamienić 2 na 3. No to jasne, czyli tutaj 3 i tutaj 3, czyli teraz będziemy mieć kolejne potęgi trójki. I możemy na przykład 100 kolejnych potęg trójki sobie wypisać. Zobaczymy, jak wygląda setna potęga trójki. Ależ olbrzymie liczby nam wychodzą, nie? Tak? No dobra, więc poznaliśmy trochę sobie, tutaj wyszła nam, to jest setna potęga trójki, nie? Całkiem spora liczba. Czyli możemy sobie tutaj operować elegancko na takich liczbach i za pomocą krótkiego kodu możemy się dowiedzieć na przykład, czy liczba, jak wygląda, 3 do setnej, tak? Czyli 3 razy, 3 razy, 3 razy, 3 i tak 100 razy. No dobra, słuchajcie. To teraz nauczmy się troszkę o innych typach danych, mianowicie o słowach. No i weźmy sobie tutaj słowo. Powiedzmy, no weźmy też zmienną A, ale teraz będzie ona równa gwiazdeczce. Było O, na przykład dużemu A. Żeby wam się gwiazdeczka nie myliła z mnożeniem. I zróbmy podobny kod, czyli zróbmy sobie for i in range 10, czyli 10-krotnie, a zwiększ o a. Int a. Dobrze. I pytanie dla ważnych. Jak myślicie, co się nam tutaj na naszej konsolce, czyli tam w okienku output wytworzy, wygeneruje? Tak? Jak to będzie wyglądać? Co to będzie? Z czym wam to się kojarzy? No, jak to będzie wyglądać? No, będzie najpierw jedno A, potem dwie A, potem trzy A i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, najpierw zmienna A się równa jedno A i wypisujemy ją na ekran. Potem zmienna A się równa A plus A, czyli 2 A. Wpisujemy na ekran. Czyli to już nie jest zmienna typu to nie, już nie jest zmienna typu liczbowego, tylko zmienna typu słownego. Tak? I można sobie tutaj zrobić, że stworzymy sobie z A takie półchoinki. No dobra. To słuchajcie, to teraz spróbujmy z tego rzeczywiście zrobić choinkę, bo to zrobiliśmy takie półchoineczki. Idą święta. Tą choinkę może sobie zróbmy z gwiazdeczek. Albo z dolarów. O, choinka z dolarów. Czyli mamy świetną półchoineczkę z dolarów. Ale bym chciał nie mieć półchoineczki, tylko taką choineczkę. Tak? I spróbujemy to zrobić. Czyli byśmy musieli zrobić sobie a ja tutaj zrobię to taki
Troszeczkę inny. O, może pokażę to Wam inny sposób na budowanie choinek. Mianowicie zrobię mnożenie słów i razy dolar. I razy dolar. I zobaczcie. Tutaj 0 razy dolar, widzicie, jest równe 0. 0 razy dolar to jest 0 dolarów. 1 razy dolar to jest 1 dolar. 2 razy dolar, 3 razy dolar, 4 razy dolar. Czyli tutaj mnożymy liczbę razy słowo. Tak, to jest taki dosyć śmieszny zapis. W każdym razie tworzymy tutaj takie półchoinki. Nie? No to może teraz, korzystając jakby z tego sposobu, może ktoś z Was wymyśli, jak stworzyć taką całą ładną choinkę. Tak? Niech ktoś napisze może mi, co byśmy musieli napisać w tym princie, żeby mieć właśnie taką całą choineczkę. Tak byśmy musieli z prawej dorzucić trochę spacji i robić choineczkę dwa razy grubszą. Czy ktoś ma pomysł? To ja Wam może pokażę, bo w ten sposób zasugeruję. Zobaczcie, jak dam na przykład tutaj 30 minus i. Co się stanie? 30 minus i razy dolarek. To z takiej półchoinki zrobi się taka półchoinka. Nie? Widzicie? Tak? Czyli tutaj zrobiliśmy sobie taką półchoinkę. No i dobrze. No to możemy właśnie to... Co by teraz zrobić? Ja bym zrobił tak, że tutaj bym dał spację, a tu bym dał... i razy dolary. 20. 20. Dam troszkę więcej miejsca solką. Uwaga. O. Jestem coraz bliżej choinki, no bo zobaczcie. Piszę najpierw 20 minus i, krok po kroku Wam to pokażę. Czyli tak, i jest równe 0. 20 minus 0 to jest 20. 20 spacji daje i 0 dolarków. Teraz i jest równe 1. 20 spacji, 20, 19 spacji i 1 dolarek. Teraz daje 18 spacji i 2 dolarki. Tak? Potem daje... Tutaj będzie 17 spacji, bo 20 minus 3 to jest 7 i 3 dolarki. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobra. To teraz pytanie do Was. Co zmienić w tym kodzie, żeby nie generowało się pół choinki? Bo znowu się generuje pół choinki, tylko żeby generowała się cała choinka. Takie świąteczne zadanko. Co tutaj trzeba by zmienić? 20 plus i? Nie. Ona musi być grubsza, czyli tutaj, tu mi brakuje. O. Tutaj, tutaj, tutaj. Tak, tutaj trzeba dorysować dolarków. Nie musi być drugiej zmiennej. To tutaj mi brakuje gałązek. Tak, w tych miejscach. Można kopiować? Podkopiować. Po prostu trochę więcej dolarów tu powinno być. Tu powinno być 6 dolarów. Tu jeszcze powinno być 2 dolary, tu powinno być jeszcze 6 dolarów, tu powinno być 4 dolary, jeszcze dodatkowe, 5 dolarów i tak dalej. Czyli co? Zobaczcie. 20 razy 2, nie, cały czas, nie to, zobaczcie, tutaj trzeba by dokopiować jednego dolarka, tutaj 2 dolarki, tutaj 3 dolarki, tutaj 4 dolarki, te dolarki biorą się stąd.
Dolarek razy 2. No to już jesteśmy całkiem blisko. Tutaj właśnie trzeba by zrobić 2 razy i, tak? Czyli jak i będzie 1, to narysujemy 2 dolarki. Zobaczcie, i jest równe 1, rysujemy 2 dolarki. I jest równe 2, rysujemy 4 dolarki, jest równe 3, rysujemy 6 dolarków i tak dalej, i tak dalej. Więc stworzyliśmy sobie choineczkę. Tak? Za pomocą zmiennych słownych. Choinka z kasy. No dokładnie, choinkę z kasy żeśmy stworzyli. Tak. Mogę wam też pokazać, może wrzucę do zmiennej S słownej, żebyście też widzieli. Wrzucę sobie S. Tak, S jest teraz samymi spacjami. Teraz S jest samymi spacjami i dolarem, 2 dolarami. Teraz S jest trochę mniejszą ilością spacji i 4 dolarami. I tak dalej, i tak dalej. Czyli zrobiliśmy sobie choinkę z kasy. No dobra, a pień? No to ktoś niech mi napisze. W tym miejscu trzeba by zrobić int. No właśnie. Ile spacji by trzeba dać, żeby był ładny pieniek? Pieniek z 2 dolarów zrobimy. 5 euro. Około 6. No czyli pewnie to to będzie 20 przez 2 razy spacja. Plus 2 dolarek. Jak to będzie wyglądać? Jeszcze nawias sobie. A nie, nie, 20 przez 2, po prostu 20 przecież. Jeszcze tutaj minus 1, żeby było równo. 20 minus 1. Jest na środku pieniądz. Jest piękna choinka z pieńkiem. Świetnie. Ja jeszcze tutaj zrobię, żeby zacząć od jednego. Choinka zaczęła nam się tutaj od jednego. No dobra, czyli mamy piękną choinkę z pieńkiem. To teraz tak, żeby wam pokazać taką troszeczkę fajniejszą stronę programowania, to zróbmy sobie taki świąteczny generator choinek. Czyli sobie wpiszmy z klawiatury nazwijmy to H wysokość. Wysokość. Ale sama H wygląda całkiem kiepsko. Dobrze. I tutaj my musimy to sobie zrzutować tak naprawdę na liczbę, no bo wczytując coś niekoniecznie musi być to liczbą, więc tutaj zczytujemy słowo i rzutujemy to na liczbę w ten sposób, a potem napiszmy to znaczek. Jest. Z czego składać się ma choinka? Nasza choinka. Będziemy pisać wysokość, 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 wysokość. A zamiast naszego dolara będziemy pisać znaczek. Znaczek. Uwaga, stworzyliśmy program, który zrobimy sobie choineczkę malutką, pięciowysokościową, składającą się z małpek. I stworzyliśmy generator choinek. Jaką byście mieli, chcieli mieć choinkę? Specjalnie dla was. 10-krotną poprosi. 10-krotną z endów. Dobra.
czyli dziesięciokrotną choinkę z end of. Proszę bardzo, mogę wam wrzucić na czata, nie wiem czy się przyklei. Nie, nie przekleiła się za dobrze, bo jakoś, tak, no ale zrobiliśmy sobie jakiś generator choinek. Ktoś chce stukrotną, z czego? Z gwiazdeczek. Czyli stu z gwiazdeczek robimy. Możecie sobie zobaczyć, że mamy zmienną H. Widzicie? Mamy zmienną H równą 100, znaczek równy gwiazdeczka i S na początku równej bardzo dużej ilości spacji. Już daliśmy tutaj dwie gwiazdeczki. No i krok po kroku się ta nasza choineczka, ależ ona jest olbrzymia, tworzy. Ona mi się tutaj nie mieści w ogóle w okienku, to musiałbym sobie scrollować. W każdym razie stworzyliśmy jakąś olbrzymią choinkę, a gdzieś tutaj jest na dole taki malutki pieniek tej naszej choinki, nie? Ale się świątecznie zrobiła. Jeszcze właśnie, trzeba by dodać wesołych świąt. To na początku sobie dajmy. Wesołych świąt. Święt przez duże litery, nie? Przyknik. Robimy sobie choinkę tym razem z na przykład jakichś procentów, tak? Wysokości 20, choinka z procentów. Mamy wesołych świąt, choinka z procentów. No dobrze, więc no możecie sobie zrobić zrzut ekranu. No dobra, mogę wysłać wam na czacie ten kod. Nie wiem, czy się, aby się nie wkleiły. No ale co sobie już poradzicie, żeby to przypisać, nie? No dobra, słuchajcie, skoro jesteśmy już przy świętach i choinkach, to bardzo chętnie ja bym wam narysował choinkę właśnie w już troszeczkę inaczej. Czy gwiazdkę chcecie? Dobra, głosowanie. Będziemy rysować teraz gwiazdkę czy choinkę? I zachce gwiazdkę, a reszta? Choinka już była, tak? No dobra, robimy gwiazdkę. I teraz narysujemy gwiazdkę w taki prawdziwy sposób, nie za pomocą znaczków, tylko po prostu narysujemy sobie naszą gwiazdkę za pomocą takiej operacji na strzałkach. Czyli weźmiemy sobie strzałka. Ja te polecenia robię z głowy, ale tutaj macie wszystko w tych kursach od 14 do 19 wytłumaczone, jak rysować. Tutaj też tak naprawdę są gwiazdki. O, więc w lekcji czwartej kurs 15 jest kurs rysowania gwiazdek. Dzisiaj zrobimy pewnie ładniejszą gwiazdkę niż tam w kursach. No i tutaj macie wszystkie instrukcje Pythona, macie w sekcji pod guziczkiem i. Więc to nie jest jakby wiedza tajemna, co wam mówię, to możecie się dowiedzieć albo z kursów, albo właśnie z tej podpowiedzi. No ja to pamiętam, więc ja to spróbuję teraz wam zrobić z głowy. Robimy sobie strzałko, rusz się o 20. Uwaga, strzałka rusza się o 20. Dobrze, to teraz zrobię strzałko. Cofnij się o 20. Dobrze, i teraz strzałko. Twój kąt zwiększ o 10 stopni. I ja to wszystko wrzucę sobie do pętli. Tak, zagnieździłem to w pętli, tutaj za pomocą tabulatora ja mogę sobie zagnieścić to i zobaczcie, jak to wygląda przyjemnie. Strzałka idzie do przodu o 20, strzałka cofa się o 20,
Strzałka okręca się o 10 stopni, znowu idzie 20, cofa się 20 i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. To teraz pytanie do was, trochę za dużo to zrobiłem. Ile razy ta strzałka musi właśnie się okręcić o 10 stopni, żeby narysować pełną gwiazdkę? Ile powinienem tutaj wpisać w tym miejscu, żeby była pełna gwiazdka? Nie 40, trochę mniej. 36, świetnie. Małgorzata, czemu 36? Maja też 36. A czemu 36? Czemu akurat 36 jest tą magiczną liczbą? No, no tak, bo pełny kąt jest 360 stopni. Uczyliście się o tym na matematyce, a ja okręcam je o 10, więc jak 36 razy okręcę się o 10 stopni, to zatoczę pełne kółko. Tak? No i zobaczcie. Puszczę wam powoli ten proces. Tak, idealnie się skończyło wtedy, kiedy mieliśmy. Dobra, chciałbym tą gwiazdkę zrobić większą. Jak zrobić tą gwiazdkę większą? Co trzeba zmienić w naszym kodzie? Tak, tutaj to zwiększyć sobie. Weźmy tak zaraz. O, czyli mamy dużą gwiazdkę. No dobra, słuchajcie. To może zróbmy tak, że to sobie na razie zostawmy. O, tu to wygląda całkiem fajna ta gwiazdka. Aha, może tutaj dobierzmy sobie tylko kolory. Powiedzcie mi, jakie byście chcieli mieć kolor nieba? Nowy? No dobra, to wam opowiem troszeczkę o kolorach, bo każdy kolor składa się z składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej. Jeżeli wszystkie te składowe są na 255, no to uzyskujemy kolor biały, a jeżeli wszystkie są 000, to kolor czarny. Jak chcemy kolor różowy, to musimy wziąć sobie trochę czerwonego i trochę niebieskiego i dostajemy taki róż. No dobra. Mówiłem o tym ostatnio, przyznaję, no ale powtarzania nigdy za wiele. No to dobra, jaki robimy kolor tła? Gabryś już wpisał. To biorę sobie od Gabrysia. Gabryś wybrał kolor. O, mocno. No dobra, a teraz kolor gwiazdki, jaki robimy? Maja wzięła róż. Dobra. Są wasze kolory. No, jest moc, rzekłbym. Ja może zrobię jeszcze wielkość tego naszego długopisiku, żeby był trochę większy. Długopisu jest 10. O! No prześlicznie, naprawdę. No, zrobimy coś po prostu prześlicznego. Uważam, że tu już nie ma co upiększać. To jest nieskończenie piękna tutaj konstrukcja. Dobra. Słuchajcie, to wiecie co? To teraz, jak już jesteśmy przy świętach, to może jeszcze zróbmy sobie prostą świąteczną gierkę. Mianowicie zróbmy może takie animację świątecznego nieba. Co wy na to? Tak? Żółte kółko po środku. No, żółte kółko po środku to moglibyśmy po prostu wziąć i zmienić kolor
żółty, czyli 0 czerwonego, dużo czerwonego, dużo zielonego, nic niebieskiego. Całkiem spory jakoś tego i ALO. Tak, no to tak troszeczkę oszukałem, po prostu na końcu, o, na końcu po prostu zrobiłem duży rozmiar, widzicie, zrobiłem duży rozmiar pisaka i leciutko ruszyłem się tym pisakiem, żeby on narysował coś właśnie tam na żółtego na środku, tak? Jakbym się ruszył o 10, to by bardziej było widoczne ten mój ruch. O, widzicie? A że ruszyłem się o 1, to prawie nie widać tego naszego ruchu. No i jest po prostu prześlicznie. Dobra, to słuchajcie, to teraz już na sam koniec, zostało nam 20 minut. Proponuję świąteczne niebo zrobić, w którym zrobimy sobie tylko gwiazdki. Tak, żeby to była taka, może ta, to będzie taka lekko interaktywna gra, może nam się to uda zrobić. W każdym razie najpierw zrobię po prostu. W akcie inicjalizacji tej gwiazdki. Jak byście chcieli, żeby wyglądały nasze gwiazdki na niebie? Tu mam 71, 72, ciekawe gwiazdki. No mogę zrobić też coś niestandardowego. Mogą być to kasa, diamenty albo tutaj jakieś odpady atomowe może. Ale mi się wydaje, że jak już tak świątecznie, to 71, 72 chyba. 71 w zasadzie, dobra. Czyli self-image, czyli mój obrazek, będąc gwiazdką, mój obrazek równa się 71. No dobra, gro. Podaj gwiazdkę. Gro. Zacznij się. No, czyli zrobiliśmy najprostszą chyba grę na świecie, czyli grę, do której dodajemy gwiazdki. Zróbmy, żeby ta gwiazdka, jak to gwiazdka, się wyświetliła. Tak, czyli update. W trakcie aktualizacji mój kąt. Czy ktoś pamięta, jak pisaliśmy kąt? Był dzisiaj kąt. Angle, świetnie. Kąt zwiększa się o 2, czyli zrobiliśmy sobie gwiazdkę, która się kręci. Możecie zobaczyć, że w trakcie aktualizacji po prostu wywołuje nam się powiększenie zmiennej kąt o 2. Dzisiaj powiększania zmiennych robiliśmy, nie wiem czy pamiętacie, robiliśmy je tutaj, tak? O tym żeśmy się uczyli, w naszych zmiennych. No dobrze, czyli mamy sobie tą naszą gwiazdkę i ta nasza gwiazdka po prostu się kręci. Żeby was uświadomić, ja przeważnie robię tak, że jeszcze pokazuję, że nasza wielkość może też się zwiększać. Raz się kręci, raz zwiększa, raz kręci, raz zwiększa, raz kręci, raz zwiększa. Tak? Czyli mamy sobie gwiazdeczkę, która się kręci i zwiększa. Ja zostawię tylko kręcenie i ponieważ ja bym chciał robić niebo z gwiazdkami świątecznymi takimi, to ja proponuję dodać, ile gwiazdek byście chcieli mieć na waszym niebie. 50 gwiazdek, super. Czyli for i in range 50. Dodajemy sobie gwiazdkę. Ale teraz stanie się rzecz dziwna. Czemu nie widać 50 gwiazdek? Dodałem do gry 50 gwiazdek. Czemu ich nie widać? Widać tylko jedną?
No. Tak, no bo one są wszystkie na sobie, nie? Czyli może trzeba im ustalić różne, najlepiej losowe miejsca, czyli moja self position. Pozycja równa się losowy wektor. Ostatnio też robiliśmy losowy wektor. Czyli losuję pozycję naszej gwiazdki w x od minus 100 do 100. Losuję pozycję naszej gwiazdki w y od minus 100 do 100. I uwaga. Okazuje się, że mamy 100 gwiazdek w losowych miejscach. Ja może troszeczkę zmniejszę te gwiazdki, czyli size, wielkość 10. To się też znowu pięknie zrobiło. Zaraz na pewno mi dobierzecie pastelowe kolory. To zupełnie się stanie słodko. Nie, wydaje mi się, że to 50 jest całkiem niezłą ilością gwiazdek u nas. To słuchajcie, to proponuję, żebyście teraz mi właśnie dobrali kolory. Niech ktoś mi poda w RGB, czyli w składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej, kolor tła. Ktoś chce 72, dobra. Wrzucam 72. Kolor tła poproszę składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej. Ja już zaczynam pisać. Pięćdziesiąt, siedemdziesiąt, siedemdziesiąt. To będzie takie tło granatowe. 207, a czyli takie mocno niebieskie. 207. No dobra, czyli mamy niebieskie niebo. To teraz gwiazdki. Jaki kolor chcecie gwiazdek? Może żółty. Pamiętacie, jakie składowe czerwony, zielony, niebieski miał żółty kolor? Ja już zacznę pisać. Ile było czerwonego w żółtym? Dużo czy mało? Maja zaproponowała jakiś kolor. Ja może zrobię po prostu żółty. 255, 255, 0. Maja proponuje coś bardziej zielonkawego. Jak to będzie 218? Będzie bardziej taki zielonkawy. A, też podobne. Nie wiem, czy widzicie tutaj różnicę. Jest takie nasze rozgwieżdżone niebo. No dobrze, słuchajcie, to teraz tak. Możemy z tymi gwiazdkami zrobić kilka rzeczy. Moglibyśmy sprawić po pierwsze, żeby one pulsowały wielkością, miały różne kręcenia się. Jedne kręciły się w prawo, jedne w lewo. Albo możemy zrobić, że one będą na przykład interaktywne, czyli będą leciały do mojej myszki. Co byście chcieli zrobić? Albo żebyśmy mogli je myszką zabijać, albo też tworzyć. Co byście chcieli? Piszcie, piszcie, ja zrobię to, co będziecie chcieli z naszym niebem stworzyć. Tak, czyli gwiazdki mogą być wielokolorowe, mogą pulsować, mogą się kręcić w różne kierunki, nie tylko wszystkie w prawo, tylko czasem w lewo, czasem szybciej, czasem wolniej. Albo możemy myszką je tworzyć, klikając, albo myszką możemy je zaganiać do myszki. Co byście chcieli zrobić? Albo mogą w sumie pływać po niebie. Białe gwiazdki i ciemniejsze niebo. Spadająca gwiazda. No, białe gwiazdki, no to będzie proste. No, tutaj tylko 75.
5, jakbyśmy wpisali 0, 0, 0, nie? Bo to będzie wtedy. Się zrobiło. No dalej, piszcie, co byście chcieli jeszcze z naszymi gwiazdkami zrobić. Zabijać je myszką? Chcecie? Niech gwiazdy migoczą. Dobra, to zrobię, że gwiazdy będą migotać. Czyli zrobię im jakiś parametr self a jakąś zmienną, równą na początku 0. Potem a 1. I teraz kolor to będzie a 255. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Teraz zrobię migotanie gwiazdek. Nie wiem, czy o to wam chodziło. Natomiast wytłumaczę wam, co teraz zrobiłem. Zrobiłem zmienną a równą na początku 0. Potem a zwiększa się z każdą aktualizacją gwiazdek. A zwiększa się o 1. I teraz tak, jako kolor wpisuję nie 255, 255, 255, tylko a, a i a. Tak? Tak naprawdę resztę jest dzielenia a przez 255, więc tak naprawdę gwiazdki na początku zaczynają od a równego 0, czyli są czarne, a potem sobie przyjaśniają się i znowu zupełnie gasną, bo jak a jest 255, to znowu wskakujemy na 0 i tak dalej, i tak dalej. Może zrobię w ten sposób, żeby startowy kolor tych gwiazdek był losowy. Czyli od 0 do 255 ich składowa była. Tutaj zwiększam. Może rzeczywiście zrobię tak, że a plus 1. Modulo 255 zróbmy. Żebyście. Może tak na początku ustalam parametr a dla każdej gwiazdki inny, losowy, który się równa 255. Od 0 do 255 jest losowy. Zwiększam ten parametr o 1 za każdym zamachem. No i rysuję kolor, który ma składową czerwoną A, zieloną A i niebieską A. A jak jest 0, no to jest czarny, a jak jest 1, to jest już taki troszeczkę jaśniejszy niż czarny, taki ciemno-szary. Potem jak jest 123, no to już jest taki połowie szary, a jak 255, to znowu jest biał. No czyli mamy gwiazdki, które niektóre się... Tak, te gwiazdki sobie po prostu stają się coraz jaśniejsze. Jak już są jasne, to z kolei znowu stają się ciemne, więc te gwiazdki nam migoczą. Tak, taki mam miły efekt migoczących gwiazdek. No dobrze, co jeszcze byście chcieli zrobić, bo mamy 10 minut, więc możemy z tymi gwiazdkami jeszcze coś tutaj porobić. Chcecie je zabijać? Czy to było zbyt brutalne? Albo je sadzić, może bardziej sadzić będziemy gwiazdki, czyli dorzucać nowe gwiazdki. Wolicie tworzyć gwiazdki, czy zabijać gwiazdki, sadzić? No w znaczeniu, jak kliknę, to żeby dodała się nowa gwiazdka. Tak? Bo mógłbym narysować te gwiazdki. To w sumie by było ciekawe, nie? Nie zabijajmy gwiazdek, może twórzmy gwiazdki. Tak? Co wy na to? Spadająca gwiazda? To najpierw zróbmy stworzenie gwiazdek. Czyli to sobie zostawiam tutaj. To było fajne, bo tutaj te gwiazdki nam tak bardzo ładnie migotały.
Ale mam ochotę sobie gwiazdki rysować. Stworzę sobie więc klasę ze świat. Która będzie tak naprawdę albo kursor. Lepsze. Naszym kursorem będzie jakimś bohaterem. Weźmy na to, kim byście chcieli być. Twórca gwiazdek. Jak wygląda twórca gwiazdy? No, powiedzcie numerek. Kto dla was jest najfajniejszym twórcą gwiazdek? Jeden. No dobra, może być 71, to będzie twórca gwiazdek i on będzie teraz wielkość 10, kolor żółty, żeby go odróżnić od innych gwiazdek. I w trakcie aktualizacji jego pozycja będzie tym samym, co pozycja myszki. Czyli do gry dodajemy kursorek nasz. Uwaga. Czyli mamy jedną gwiazdkę, która podąża za moją myszką. Widzicie ją? No bo żeśmy zrobili kod, że w trakcie aktualizacji tego kursorka o, jego pozycja jest równa pozycji myszki. No dobrze, i teraz mogę sobie nim klikać i byśmy zrobili taki kod, że jak ja kliknę, to w tym miejscu pojawia się nowa gwiazdka, tak? Chcemy zrobić taki kreator gwiazdek. Czyli jeśli myszka jest naciśnięta, wtedy gro dodaj. O, tutaj coś się nie zgadza. Gwiazdki się dodają, ale nie dodają się w tym miejscu, w którym ja jestem. Gwiazdek po prostu, jak klikam, no to jest trochę więcej gwiazdek, ale nie są w tym miejscu, w którym ja jestem. Dlaczego? Jak to zmienić? Pamiętacie z ostatniego wykładu? Jak sprawić, żeby rzeczy pojawiały się tam, gdzie jest ten nasz kursor? No dobrze. No to ja powiem, że trzeba nadać imię naszemu kursorowi. Jak mu chcemy nadać na imię? Powiedzcie imię naszego kursora. Giga. Świetnie. Giga to nasz kursor. Kursora dodaję do gry. Ja też może usunę to tworzenie tych gwiazdek. I teraz jak się gwiazdka dodaje, to ona nie jest w pozycji losowej, tylko w tej pozycji tej samej, co nasz kursor obecnie. Mogę sobie tworzyć nowe gwiazdki i nimi rysować. Ja proponuję jeszcze jedną małą modyfikację, żebym jak tworzę gwiazdki, żeby one nie miały losowych kolorów, tylko zaczynały się od białego koloru, czyli tutaj usunę to losowanie i zrobię po prostu im 55.
żeby one zmniejszały swój kolor do ciemnego. Teraz rozrysuję białymi gwiazdkami, które się stają ciemniejszymi gwiazdkami. Fajne, nie? Fajny efekt. Czyli mam swój... Aha. Widzicie, co się teraz śmiesznego stało? Ziup. Tak, no bo te nasze zupełnie czarne gwiazdki stają się znowu białymi gwiazdkami. To przez tą operację dzielenia modulo 255, no bo jak coś jest, a jest równe 255, no to wszystko jest białe, ale jak już jest 256, to 256, przepraszam, jak jest 254, to jest wszystko białe, jak jest już 255, to 255 modulo 255, czyli reszta dzielenia 255 przez 255 jest 0, więc znowu staje się czarny. Więc jest kłatowy przeskok z białego na czarny. I zrobiliśmy sobie taką ładną animację. Może na koniec narysuję to, na co wszyscy czekali, czyli serduszko. Bo jak święta, to i serduszka. Tak? Jeszcze jakąś gwiazdeczkę obok. I teraz to wszystko będzie już wyglądać maksymalnie prześlicznie, świątecznie. Raczej tandetnie. Dobrze, także czas minął. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wygląda to rzeczywiście bardzo zabawnie, żeśmy stworzyli, może wam przypomnę, co dzisiaj żeśmy zrobili, bo dzisiaj weszli na tematy świąteczne. Na początku żeśmy się uczyli o zmiennych, tak? Poznawaliśmy, jak zmienne można zmieniać. Poznaliśmy sobie, jak te zmienne można zmieniać w pętli, pisząc na przykład kolejne potęgi trójki. Potem żeśmy sobie narysowali generator naszych choinek za pomocą właśnie operacji na zmiennych znakowych. A tutaj akurat zrobiłem choinkę z dwójek. Po czym żeśmy rysowali krok po kroku gwiazdkę za pomocą operacji na strzałkach, tak? Robiliśmy ruch strzałką, okręcenie ją, znowu ruch strzałką i znowu okręcenie. Czyli żeśmy tworzyli taką przepiękną naszą kwiatek bardziej. Co zrobiliśmy? Nie, bo pełne gwiazdek. Tak, czyli tu najpierw dodawaliśmy 50 gwiazdek, każda w losowym miejscu, o tak naprawdę losowym odcieniu i te gwiazdki nam tak błyszczały na niebie i na końcu zrobiliśmy no taką, powiedzmy, że interaktywną grę, no bo ten kursor zdecydowanie ustawił się na tej samej pozycji, co była pozycja naszej myszki i jeśli nacisnęliśmy myszkę, no to dodawaliśmy gwiazdkę do gry. I te gwiazdki właśnie tutaj mogliśmy tu sobie troszkę postawić, tutaj coś narysować tymi gwiazdeczkami, jeszcze tutaj niebo tak sobie narysować nasze niebo pełne gwiazdek. Tak, mogliśmy zrobić taki okrąg z gwiazdek i ten okrąg z gwiazdek on co chwila będzie się nam rysować, bo te czarne gwiazdki zaraz staną się białymi gwiazdkami. Tak, czyli teraz już automatycznie jakby nasze gwiazdki będą rysowane. No dobra, słuchajcie, czy jakieś pytania, bo czas się skończył, mam jeszcze taką chwilkę na pytania. Podobało się? Zrozumieliście? Super. No to dobrze. To cieszę się bardzo, że wam się podobało. Nagranie z tego webinaru będzie dostępne jak zwykle na naszym YouTubie. Będziecie mogli sobie prześledzić krok po kroku. Jak czegoś nie zrozumieliście, to będziecie mogli sobie jeszcze raz na to popatrzeć. W każdym razie dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia na naszym kolejnym
webinarze jakimś. Trzymajcie się.